Artur Staszewski dla portalu Fightsport. Witaj, Artur. Cześć, witam. Cześć wszystkim. Sprowadza mnie tu okazja do porozmawiania i zawsze, jak zawsze, przyjemna rozmowa do porozmawiania o szerokiej grupie zawodników, którą prowadzisz. Jak forma twoich zawodników dzisiaj? No myślę, że ogólnie to idziemy wszyscy w dobrą stronę. Ciężko mówić tak o ogóle, no bo wiadomo, jedni trenują tutaj w WCA, inni gdzieś tam w Pancerze Wrocław, a jeszcze inni gdzie indziej, więc tak naprawdę no nie ma jakiejś jednej spójnej formy, natomiast no myślę, że każdy na swój etap przygotowań jest po prostu w dobrej formie. To zacznijmy od Panchera Wrocław, Róża Gumienna, przygotowania do walki na Babilonie. Jak to w tej chwili wygląda, bo chyba niełatwo jest znaleźć rywalkę, która podejmie walkę z mistrzynią świata, to po pierwsze w kickboxingu, po drugie zawodniczką, która już zaczęła robić postępy w MMA. Wiesz co, z rywalką nie jest łatwo, to prawda. Mieliśmy jedną opcję, znaczy jest inaczej. Jest wiele pomysłów, wiele dziewczyn jakoś tam, nie wiem, no, czy odmawiało, czy coś, nawet była jedna, już tam nie chcę nazwiskami rzucać, bo to nie o to chodzi, żeby sobie robić tam jakieś złośliwości, ale była jedna dziewczyna, która zabiegała, ale jak przyszło co do czego, to jednak zrezygnowała z takiej walki. Za małe pieniądze? Nie chodziło o pieniądze, no po prostu tam nawet jej menadżer sami powiedział, że no, przemyślała to i po prostu na razie dziękuję. Może kiedy indziej. Jest też, no jest jakiś tam kłopot ze znalezieniem tej rywalki. Oczywiście gdzieś te wici są rozpostarte i cały czas aktywne. Na pewno ktoś się znajdzie. Natomiast no problem jest taki, że my też, ja na przykład, mimo że Róża chciała, to ja też tam jednej rywalce sam podziękowałem, bo była jedna taka, tak naprawdę była jedna taka bardzo chętna, zdecydowana dziewczyna, ale z kolei miała już kilkanaście walk na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Rekord, Boże, nie pamiętam, chyba 7-4 czy 8-4. No jakiś ten, myślę, że odrobinkę jednak za wcześnie na to, żeby... Chodzi tylko o doświadczenie, to już nawet nie do końca o umiejętności, tylko o doświadczenie, bywanie w różnych sytuacjach kryzysowych, lepszych, gorszych. Przepraszam, to była rywalka Joanny Jędrzejczyk, Lilii Kazak? Nie. Nie, dziewczyna bardzo mocna, naprawdę bardzo mocna i młoda, więc wróży jej dużą karierę, bo obejrzeliśmy kilka jej walki i naprawdę aż byłem w szoku, że tak fajna jest dziewczyna tutaj na rynku, no nie polskim, ale jest i się zgłasza i chętnie, więc powiedzieliśmy, że następną walkę albo jeszcze następną, ok. Ja uważam, że teraz jeszcze było za wcześnie, natomiast reszta rywalek, no jest problem, jest. No i dziewczyny z Polski gdzieś tam też odmawiają i do zagranicznych też jakoś nie jest zbyt wiele, a tutaj naszym, ale też organizatora jakimś tam pomysłem na to było to, żeby no nie dawać Róży rywalki jakiejś takiej z łapanki, tylko jakąś dziewczynę, która będzie już jakiś poziom dobry i sprawdzony reprezentowała, no i chyba to jest problem, no bo trzeba znaleźć kogoś, kto nie ma, nie wiem, 15 walk, no bo też pamiętajmy, że nadal mówimy o dziewczynie, która zrobiła jedną walkę i trenuje rok MMA, więc nie może mieć, nie wiem, 15 czy 20 walk, no a z kolei te dziewczyny, które mają jedną, dwie, trzy walki, no już nie do końca chcą na razie, więc no, ale coś wymyślimy. Ten rewanż potencjalnie z Martą Waliczek za kickboxing wisi w powietrzu. Ile walk Róża potrzebuje, żeby do takiego rewanżu? Bo on byłby atrakcyjny dla polskiego rynku ze względu właśnie na ten pierwszy ich pojedynek w kickboxingu, na tą znajomość i na ten wspólny sport, z jakiego wychodziły, mówię o kickboxingu. Jak najbardziej, no myślę, że prędzej czy później... I waga, bo to też pewnie jest problemem. Prędzej czy później pewnie do tego dojdzie, natomiast powiem Ci szczerze, że myślę, że Marta zaczęła MMA dużo, dużo wcześniej od Róży, ma w tym naprawdę przepaść doświadczenia, a nie ustępuje umiejętnościami jakoś tam Róży, jeśli chodzi o jej styl bazowy, więc tak naprawdę jest to walka z no gdzie Róża na pewno nie byłaby faworytką dziś. Czy nie będzie nią za rok, za półtora, za dwa? To już wtedy myślę, że będzie można fajnie porozmawiać o dużej walce dla polskiego rynku, natomiast na razie w ogóle nie jesteśmy, czy ja nie jestem w ogóle zainteresowany, bo uważam, że już po prostu to nie jest moment na taką walkę. Ale znając Różę, ta zadra gdzieś tam tkwi, ona pewnie podjęłaby takie wyzwanie prędzej czy później. Wspominała coś o tym? Nie, wiesz co, właśnie nie wspominała, bo też trochę jest tak, że mam wrażenie, że Róża przechodzi swego rodzaju katarzis, w ogóle takie
i życiowe, i sportowe. I to MMA to jest nowy rozdział, który sama się bardzo cieszy, że są nowi ludzie, nowe organizacje, wszystko nowe tak naprawdę. I nowe umiejętności. Nowe umiejętności, nowe treningi, wszystko jest nowe. I ona się tym bardzo cieszy i naprawdę widzę w niej taką trochę ulgę, właśnie takie fajną, no nie wiem, wręcz podniecenie tym MMA, że to jest wszystko nowe, a z kolei walka z Martą kolejna, no to byłaby takie troszkę wrócenie do czasów K1, Fenu i tych, do których właściwie Róża już nie chciałaby na razie wracać, bo po prostu cieszy się i jara się tym, że jest w nowym sporcie, wśród nowych organizacji, z nowymi ludźmi i jest jej z tym dobrze. To życzmy, żeby znalazła się rywalka i żeby ta walka doszła do skutku, żeby nie trzeba było odwoływać pojedynku i ciężkich przygotowań. Nie dopuszczamy takiej możliwości. Już mieliśmy walczyć w lutym, później może w marcu, teraz ten kwiecień. No nie, musimy zrobić walkę. No. Wracając do Twoich zawodników, o których wcześniej już rozmawialiśmy, Bartek Fabiński, 21 marca, o ile pamiętam, powiedziałeś mi nawet dokładnie, przypomniałeś, gala UFC w Londynie. Bartek dobrze wygląda na treningach, przynajmniej wygląda na to, że jest mocno zmęczony i mocno pracuje też chyba nad wagą, bo widziałem, że też chyba te kilogramy gdzieś tam próbuje zrzucić. No waga to zawsze jest taki ten kłopotliwy... kłopotliwa część tego sportu, natomiast no jest... tak to działa, no. Wszyscy robią wagę, więc Bartek też robi. No co, mocno trenuje, końcówka przygotowań tak naprawdę zostało. Te dni już można naprawdę liczyć w dniach, a nie w miesiącach, bo już mamy 3 tygodnie tak naprawdę do... No dzisiaj mam 3 tygodnie do ważenia, więc tak naprawdę to już jest końcówka. Mocne sparingi. Tutaj są chłopaki, którzy fajnie pasują pod ruchliwość i styl Szamkata Rachmanowa. Przeciwnika, tak, który no, jest nietypowy, aczkolwiek fajnie się składa z dwóch tutaj zawodników, którzy są w WCA. Tak naprawdę myślę, że będziemy przygotowani na wszystko, co może pokazać. A nie jestem przekonany, czy Szafkat będzie przygotowany na wszystko, co Bartek potrafi pokazać. Szafkat przypomina trochę Mariana Żółkowskiego z wyglądu. Z wyglądu w stylu walki, o tym mówię oczywiście, bo sam wygląd. Z poruszania się na pewno, a przypomina też na przykład, tak przynajmniej ja to odbieram, z postawy przyjętej do walki przypomina Alberta Dziękowskiego. Tak samo stoi tak odchylony z prostymi plecami na takiej wysokiej gardzie. No, gdzieś składa się z Alberta i Mariana, bo porusza się bardziej jak Marian i bije takimi podobnymi kombinacjami, a z kolei postawę i obudowanie się ma bardziej jak Albert. A z kolei posturę też ma bardziej jak Marian, bo jest szczupły, wysoki. Kiedy oglądałeś sparing, bo staliśmy razem i tydzień temu oglądaliśmy sparing Mariana i Bartka Fabińskiego, dwóch Twoich zawodników, bardzo ostry sparing, tak można powiedzieć. Nie obawiasz się, że gdzieś tam między nimi jakaś kontuzja wyniknie? Czasami nie masz takich obaw? Tak Cię prywatnie spytam? Nie no, obawy zawsze mam. Prywatnie do wywiadu. Tak naprawdę obawy mam zawsze o takie rzeczy jak kontuzja i to niezależnie z kim sparują, bo to się może zdarzyć z każdym. Chłopaki się bardzo lubią, no więc jakiejś tam złej krwi nie ma, pomagają sobie wzajemnie. Zresztą właśnie akurat fajnie się złożyło, bo i Bartkowi Marian pasuje do rywala, a Marian też teraz w najbliższej walce, no musimy się mocno też skupić na zapasach. I akurat Bartek no, jest tutaj, wiadomo, że jak chwyci, no to już to jest ciężko. Więc... Ale Marian uciekł, widziałem. No tak, Marian sobie świetnie radzi, więc tak naprawdę... No jesteśmy bardzo zadowoleni i z obu stron i fajnie się chłopaki uzupełniają, dogadują, także no, jak najbardziej. Ja się cieszę, jak moi ludzie się ze sobą fajnie dogadują, więc jestem zadowolony. Alberta Odzimkowskiego przepytałem, znam już całą sytuację, wiem jak to wygląda, też obserwowałem, ale zapytam Cię o flagową postać teamu, Marcin Różalski. Myślałem, że Karolina Owczarz.
też, ale najbardziej, Karolina obserwuje, wiem mniej więcej na jakim jest etapie, natomiast Marcin Różalski, jego powrót jest wielce oczekiwany, ludzie się nim interesują też spoza tych sportowych względów. Jak w ogóle to widzisz, bo już było przekładanych tych powrotów Marcina, walk, zapowiedzi, a Marcin cały czas jest w treningu z tego co widać. Tak, Marcin trenuje, no tak jak już powiedziałem tam w innych mediach, my już wszystko wiemy, mamy wszystko już dogadane, umówione, podpisane. Podobno odrzuciliście ofertę ACA. Była oferta z ACA, no tak. Odrzuciliście ją? No nie będziemy się bili, czyli no nie dogadaliśmy się. Natomiast nie, bo to tam w ogóle nie chodziło o finanse, to żeby była jasność, tutaj oferta z ACA pod kątem finansowym była bardzo zadowalająca, naprawdę nawet tam jakoś nie negocjowaliśmy tego czy cokolwiek, po prostu była fajna, ciekawa, natomiast tam wiele czynników dookoła jest, jak sam wiesz, to nie jest tak po prostu, że okej, to co, bijemy się, dobra, no to ten, to tak, to się odbywa pewnie na poziomie gdzieś tam może pierwszych trzech walk w życiu, a przy takich postaciach jak Marcin i związanych z takimi postaciami oczekiwań organizatora, no jest setki innych aspektów, które muszą się złożyć. No tu się akurat nie złożyły, ale może jeszcze kiedyś się złoży. Salim Gerej Rasulow walczy z Danielem Omielańczukiem, a to jest taki rywal, z którym Marcin tylko o włos przegrał na drace. O ile pamiętam, 2012, 13, 14 rok. Już nie pamiętam w tej chwili, ale interesujący rywal, to by było ciekawe na przykład dla kibiców rewanż tutaj w Polsce z jakichś względów. Myśleliście o tym, czy żeście już zamknęli w ogóle rozdział pod nazwą ACA? Nie, znaczy pod nazwą ACA w kwietniu na pewno zamknęliśmy rozdział, bo no po prostu już na razie podziękowaliśmy sobie, rozeszliśmy się do swoich narożników tutaj z Bajsangurem, ale być może jeszcze kiedyś będzie rozmowa. No Marcin, wiemy jakich rywali oczekuje, bo on tego też nie ukrywa, tak? To musi być ktoś z zagranicy, ktoś kto pobudzi jego motywację i wyobraźnię do pracy, czyli jakieś nazwisko duże. No i wiadomo, że fajnie jakby to była jakaś swego rodzaju właśnie, czy tam no legenda, a jak już nie legenda, bo może to za duże słowo, no to przynajmniej ktoś po prostu zasłużony w tym sporcie. W mojej opinii w ogóle fajnie jakby to był ktoś Stójkowicz, no bo wtedy jest dobra walka, no Marcin, wiesz, lubi się bić. Salim Gerej taki jest chyba. Tak, no myślę, że jak najbardziej, natomiast to w momencie, kiedy my rozmawialiśmy, to już też było wiadomo, że to jest rywal Daniela, więc no nie, nawet nie próbowaliśmy odbierać, że tak powiem, rywala, ale to mówię, tam kilka rzeczy po prostu, no jeszcze się nie dogadaliśmy, ale może na następną galę, kto wie. Artur, czy, bo ludzie obserwują, że Marcin trenuje, pokazuje tarczowanie na gołe pięści z uderzeniami łokciami i tak dalej. Czy ten kierunek jest, czy to raczej tylko domniemania wielu osób, też fachowców z branży, bo oni też obserwują, znają się doskonale na takich sytuacjach, czy jest pełne MMA, czy będzie coś na takim wąskim zakresie? Może kickboxing? Bez rękawic i bez... Nie, no słuchaj, tak naprawdę teraz sobie tak żartuję trochę. O formule po prostu nie mogę mówić. Obiecaliśmy organizatorowi, że nie będziemy tego zdradzać. Czujne oko widzi wiele, więc... Nie pytam, bo wszyscy to widzą, tak? Słuchaj, obserwują. Prawda jest taka, że w tym kraju nikt się lepiej nie nadaje do pociągnięcia gali na gołe pięści tak zwanych, teraz modnych gal, niż Marcin. No i my sobie też z tego zdajemy sprawę. I jak to już tylko... chyba jest odpowiedź. Nie do końca. Bardziej to nawiązuje do tego, że jakby też te treningi Marcina pod tym kątem no są niejako byciem zapobiegliwym z naszej strony, no bo my wiemy, że prędzej czy później coś takiego się wydarzy. No. Nie... Znajdzie się ktoś poważny, kto da dobrą ofertę, będzie coś gwarantował więcej niż słowa, to pewnie się dogadamy, no i też sobie zdajemy z tego sprawę, a jest to tak specyficzna formuła walki, że warto być na to przygotowanym odrobinę wcześniej niż rywal. I tyle. Ja spytam się tak od tej strony Marcina, bo to jest też istotne pytanie. Ja znam jego mniej więcej podejście, tylko że on często jakby swoje pragnienia
pokrywa dużą ilością słów i ciężko czasami tak naprawdę wyłapać, czy bardziej jest to kwestia sportu, czy bardziej jest to kwestia pieniędzy. Na co ty, patrząc na, powiedzmy, karierę Marcina teraz, na co liczysz najbardziej, że są mu potrzebne na przykład pieniądze na utrzymanie zwierząt, pomoc, mówię od tej strony, tak, od tej strony takiej pomocowej, czy bardziej sportowe wyzwanie, ale wiadomo, że nie za darmo, tak? Myślę, że ta druga opcja. Generalnie nie narzekamy tutaj na jakieś problemy finansowe, udziały w produkcjach filmowych licznych, udziały w dużych przedsięwzięciach telewizyjnych i medialnych, to też są rzeczy, z których naprawdę są pieniądze i to niezłe, więc to nie jest tak, że nie wiem, że Marcin teraz siedzi i nie ma co robić, prowadzi seminaria średnio 2 razy w miesiącu, a czasem 3, za które też no, nie bierze 200 zł czy 500. Więc naprawdę nie narzekamy, no jest tutaj, mamy jeszcze sponsorów, którzy też tam co miesiąc dokładają jakąś cegiełkę, także naprawdę nie narzekamy. To wątek finansowy, oczywiście ja też sobie zdaję sprawę z tego, że walka Marcina jest jakąś wartością, więc chcemy za nią jakieś tam odpowiednie pieniądze, wynagrodzenie, natomiast to nie jest w ogóle czynnik, który o tym decyduje, tak jest, tak jak powiedziałeś, no życzę, czego życzę Marcinowi? Żeby jeszcze w tej końcówce swojej kariery, ale w której jeszcze jest w formie, żeby mógł to spożytkować na po prostu realizację swoich marzeń sportowych. Tyle. No dobrze, to jakby cel ja mamy. Ja tylko uprzedzę, że musimy dobijać do brzegu, bo już się zaczęły sparingi, a chciałbym zobaczyć, popatrzeć, jak tam właśnie to Marian podaj termin, kiedy Marcin wyjdzie, załóżmy. Kiedy to będzie? To będzie jesień, jedyne, to będzie... Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to, że nie w pierwszej połowie roku. No tak, to już gdzieś tam wiadomo, bo pewnie ruszyłaby kampania medialna. Nie obawiacie się koronawirusa, że tutaj parę imprez wypadnie? No bo to jest poważna sprawa, to nie Słuchaj, jest absolutnie... No, liczę na to, że nie, ale oczywiście widzimy, co się dzieje na świecie. Już w Katowicach jakieś imprezy masowe odwołane. To już bardzo blisko nas. Na świecie też się odwołuje wiele różnych imprez masowych, więc... Zamyka się lotniska przede wszystkim. Nigdy nie wiadomo, do czego dojdzie, także liczę na to, że nie, ale... Nie jestem ekspertem, nie mam w ogóle żadnej fachowej wiedzy, więc po prostu pozostaje mi trzymać kciuki, że nie wpłynie to na nas, po prostu. Na koniec 2 zdania o Karolinie Owczarz. Karolina trenuje, znamy już termin, nie znamy rywalki, będziemy gotowi. To dobrze, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, czekamy na dalsze wieści, jak dziękuję zawsze, również. Fajna rozmowa, dziękuję Artur. Dziękuję, pozdrawiam.